Oferując Dagmarze Kaźmierskiej udział w 14. Edycji tańca z gwiazdami cwani producenci doskonale wiedzieli, co robią. Już sama partycypacja królowej życia w polsatowskim show od samego początku polaryzowała widzów, prowokując w sieci ożywione dyskusje. Z jakichś przyczyn skazana prawomocnym wyrokiem za celebrytka może poszczycić się sporą fandomem, który z odcinka na odcinek nie pozwala jej odpać się mimo słabych not otrzymywanych przez jurorów. Jurorzy byli zachwyceni tańcem Roxany Węgiel, przyznając jej 40 punktów. Internauci podzielni. To była gimnastyka, a nie taniec nie inaczej było w najnowszym 6. odcinku TZG, gdzie zaprezentowane przez Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiel ogniste Paso Ubel nie spotkało się z zachwytem sędziów. Najbardziej zawiedziona marnymi umiejętnościami 48-latki tradycyjnie już była Iwona Pawlowicz, która przypomniała królowej, że nie bez powodu ten program nazywa się Tańcem z Gwiazdami, a nie Człapanie z Gwiazdami. Na jej słowa momentalnie zareagował syn Dagmery, Conan, który wtargnął na scenę i stanął w obronie rodzicielki, czym wywołał wśród widzów skrajne emocje. Iwona Pawlowicz skrytykowała taniec Kaźmierskiej. Syn królowej wtargnął na scenę. Pani Iwonka z takimi nogami, nawet kroku, by nie zrobiła dalsza część artykułu pod materiałem wideo, czy to się komuś podoba, czy nie, Dagmara wciąż kontynuuje swoją wyścig po kryształową kulę. Decyzją widzów z programem pożegnał się gwiazdor serialu gliniarze, Aleks Mackiewicz, który niemal w każdym odcinku prezentował wysoki poziom, a raz zgarnął nawet najwyższe noty od jurorów. Wiadomość o tym, że przygoda aktora zeszła dobiegła końca, była dla większości widzów niczym kubeł zimnej wody. Tym bardziej, że jego kosztem swoje pląsy na parkiecie dalej prezentować może Kaźmierska. Po usłyszeniu szukującego werdyktu swoje niezadowolenie zdecydowała się wyrazić masa internautów. Widownia wybuczała werdykt w tańcu z gwiazdami. Widzowie są zgodni, urządzacie sobie kpinę z widzów. Porażka w tych trudnych chwilach Dagmara nie może liczyć nawet na wsparcie swojej przyjaciółki z programu Królowe Życia, Edyty Nowak-Nawary, z którą niegdyś łaczyła ją bliska znajomość. Przypomnijmy, że podczas domówki u dowborów Dagmara zasugerowała, jakoby to Edzia zaczęła się od niej dystansować, ponieważ chciała na własną rękę podbić polski show-biznes. W komentarzu pozostawionym pod jednym z postów Jastrząb Post Nowak-Nawara nie tylko wyraziła ubolewanie nad tym, że jej eksprzyjaciółka wciąż nie odpadła z TZG, ale też zwietrzyła pewien spisek. Tańczyć w ogóle nie umie. Dawno powinna odpać. Co to jest? Oszustwo i nic więcej, napisała. Ma trochę racji.